nie mam takiego zegarka na rękę, tylko dlatego ta komórka. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, to bardzo miłe. Powiem tak, no ja oczywiście jestem wicedyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, o której przed chwilą była mowa. Oprócz tego jestem również wikipedystą, może nie jakimś twardym wikipedystą, ale bywam. Także tutaj macie, moi drodzy, moje imię, nazwisko, mój nick z Wikipedii. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszkę o relacji biblioteki jako instytucji z Wikipedią, o tej wzajemnej interakcji, która nie zawsze jest łatwa i nie zawsze jest prosta. Czasem to jest szorstka przyjaźń. Trochę o informacji bibliotecznej, czyli takie informacje, którą zdobywamy w bibliotece. Czym jest biblioteka? To jest takie pytanie, które wydaje się banalne i może nie warto o tym mówić, tak każdy z nas może sobie pomyśleć. Natomiast wydaje mi się, że warto sobie takie pytanie zadać, żeby odkryć to, o czym rozmawiamy. Z naszego punktu widzenia, ja będę mówił o wikipedystach, mówiąc my, tak? Z naszego punktu widzenia wikipedystów, biblioteka często jest miejscem, gdzie jest wiedza, ale gdzie ta wiedza jest schowana. Czyli to jest takie miejsce, do którego się przechodzi, by tą wiedzę odnaleźć. Czym jest Wikipedia? Znowu, no, wydaje mi się, że oczywiście wiecie o tym. Natomiast czym jest dla nas, teraz dla nas, czyli bibliotekarzy, no troszkę, my jesteśmy troszkę jak nauczyciele. Mamy dwa czarne demony, jeden to Google, o nim nie będziemy dzisiaj rozmawiać, a drugi to Wikipedia. Oczywiście możecie zaraz powiedzieć, że ten czarny sen dlatego, że to jest konkurencja i będziecie mieli troszkę racji. Niemniej dla bardzo wielu bibliotekarzy to właśnie jest taki senny koszmar. Wróćmy do biblioteki. Oczywiście wszyscy wiemy mniej więcej, czym jest biblioteka, natomiast ja bym się chciał dzisiaj skupić na dwóch znaczeniach tego pojęcia, bo ono nam bardzo pomoże. Po pierwsze miejsce. No taką pierwszą pojęciową kalkę, którą mamy w głowie, kiedy myślimy o bibliotece, to myślimy o takim małym budynku, w którym jest dużo regałów. Na regałach stoją książki, oprawione w szary papier albo w taką folię. Siedzi tam taka smutna pani w okularach z koczkiem, robi na drutach. No to jest dosyć proste, wystarczy, jeżeli w Google piszecie sobie bibliotekarka albo librarian, to mniej więcej dostaniecie taki obrazek, tak? Zresztą kiedyś pisałem o tym artykuł, Amerykanie, którzy uwielbiają wszystko liczyć, zebrali ponad 2000 filmów, w których występuje postać bibliotekarza. No typowy bibliotekarz to bibliotekarka oczywiście. No zawsze ma koczek, właśnie wszystkie atrybuty, łącznie z umiłowaniem ciszy. To są oczywiście atrybuty tej osoby, natomiast one są powiązane z atrybutami tego miejsca, tak? Czyli miejsca skrajnie konserwatywnego, takiego, do którego się niechętnie wpuszcza nowych ludzi, w którym się nie lubi nieszablonowych zachowań. Tak? Także to będzie ważne przy naszych dzisiejszych rozważaniach. To oczywiście jest stereotyp, jak każdy stereotyp jest krzywdzący, no bo przecież nieprawda, że wszyscy wikipedyści to introwertyczni okularnicy, którzy siedzą w domu i boją się wyjść za monitora swojego komputera, czego dowodem jest dzisiejsze spotkanie. Dobrze, czyli biblioteka to miejsce. Z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że z waszego również, biblioteka to przede wszystkim instytucja. Czyli jakaś organizacja, która ma jakieś tam swoje zadania. E,
generalnie one są no, związane z różnymi rzeczami, tak? Zadanie powiązane jest z miejscem. Natomiast kluczową sprawą jest tutaj budowanie relacji. To jest też coś, do czego za chwilę dojdziemy, dlaczego o tym mówię. Relacje są różnego rodzaju. Relacja człowiek-książka, no, czy inaczej człowiek-wiedza, tak? Bo to nie musi być książka, czasopismo, baza danych, wszystko jedno. Czyli człowiek-wiedza, relacja człowiek-bibliotekarz, czyli klient czy czytelnik-bibliotekarz, czy relacja czytelnik-czytelnik, czyli mamy dwóch ludzi, którzy gadają sobie w bibliotece, to bez pozorów w nowoczesnej bibliotece nie jest takie złe. Czyli tworzymy relacje w bibliotece. Oprócz tego, generalnie przy tych więzi, które są na dole, one nam są pochodną tych relacji. Dlatego oczywiście zajmuje się wiedzą, to jest oczywiste, dostarczaniem wiedzy, zajmuje się działalnością kulturalną i też o tym warto pamiętać, chociaż często się o tym zapomina, zajmuje się też dostarczaniem rozrywki. Z naszego punktu widzenia, naszego wikipedystów, oczywiście najistotniejsze jest to, że biblioteka daje nam wiedzę. To są właśnie te zadania. Tradycyjne zadania bibliotekarzy, jest taka wiada święta w naszym zawodzie, to jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek, czasopism, czy dzisiaj wiedzy. Czyli no, każdą książkę czy czasopismo trzeba kupić, zdobyć, wyżebrać. Trzeba to opracować, ugrać metadane, co będzie bardzo istotne. Oczywiście te metadane dzisiaj trafiają do internetu. No i oczywiście trzeba to ludziom udostępnić, tak? Czyli dać im do ręki. No właśnie. Czy koniecznie musimy dawać im to do ręki? Współczesna biblioteka to nie tylko posiadanie zasobów, w sensie fizycznego posiadania książki czy czasopisma, ale to coraz częściej organizowanie dostępu do wiedzy i tutaj zaczynamy się zbliżać do no właśnie naszego dzisiejszego spotkania, czyli do Wikipedii. Czyli my nie musimy posiadać, no dzisiaj była mowa o jakiejś części Wikipedii na płytach, no ja bym bardzo tego nie chciał. To jest jedno zadanie biblioteki. Drugie zadanie, które nam się będzie nam trochę ewoluować i o tym to za chwilę też dojdziemy do Wikipedii, to są dwa pojęcia. Jedno jest według mnie już pojęciem historycznym, a drugie jest bardzo fajnym, modnym w naszym środowisku określeniem, czyli od informacji naukowej do edukacji informacyjnej. Informacja naukowa to jest generalnie takie pojęcie, które stoi w absolutnej sprzeczności z pojęciem wiedzy obecnej w Wikipedii. Tak to może ujmę na początek. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo tradycyjnie postrzegana informacja oparta na źródłach naukowych, na pracach naukowych tylko i wyłącznie. Zebrana i przetworzona przez bibliotekarza. To nawet nie tyle bibliotekarza, bo do niedawna jeszcze w moim środowisku była taka kategoria nadbibliotekarzy. Nazywano ich pracownikami informacji naukowej. To byli tacy, znaczy w czasach, kiedy w bibliotece takie jak moja był jeden komputer, to były dwie osoby, które potrafiły go obsługiwać i tam były takie tacy nadbibliotekarze, czyli pracownicy informacji naukowej. Trochę upraszczam, ale tak to mniej więcej wyglądało. I co bardzo ważne, informacja naukowa jest w pewien sposób uwierzytelniana, czy wręcz nawet certyfikowana przez bibliotekarza. Czyli on, dając do ręki czytelnikowi, klientowi jakiegoś newsa, mówi, że to jest informacja naukowa, bo ja tobie to dałem, tak?
bo jestem bibliotekarzem, skończyłem 5-letnie studia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W związku z tym to, co to wydaje, jest informacja naukowa. No jak widzicie, nie jest to zbyt przyjazne koncepcji wiki. Oczywiście tradycyjnie pojmowana informacja naukowa zawsze bardzo mocno akcentowała pojęcie informacji drukowanej. Myślę zasady, że to, co jest na papierze, jest takie prawdziwe, a to, co w internecie, jest takie... Dzisiaj jest, jutro nie będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Tak? Natomiast cały warsztat informacyjny opierał się na słowach kluczowych, deskryptorach, w całym warsztacie opisu bibliograficznego i tak dalej, i tak dalej. I on był bardzo mocno zasadzony właśnie w tej rzeczywistości papierowej. Oczywiście to się zmieniło w momencie pojawienia się internetu. Natomiast bibliotekarze mieli taką potrzebę, żeby porządkować rzeczywistość i rzeczywiście w tym kontekście Wikipedia nie była postrzegana zbyt dobrze. Chociaż ostatnio kategorie Wikipedii są, jak tu dzisiaj już padło, rzeczywiście z uwagą bardzo śledzone przez bibliotekarzy i mi osobiście się bardzo podobają. Też zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak w ogóle w środowisku naukowym dominuje taki pogląd, że to, co jest za darmo, jest śmieciem. Jest cały ruch w nauce, ruch Open Access, który w dużym uproszczeniu daje dostęp do nauki za darmo. To są repozytoria, czasopisma, które sobie wiszą po prostu w internecie. Bardzo wielu naukowców do dzisiaj uważa, że coś, za co się nie płaci tysięcy dolarów, nie może być lepsze od tego, co jest za darmo. Bo byłoby to nielogiczne, tak? Czyli baza danych, za którą płacimy 5000 dolarów na przykład, musi z definicji być lepsza od Wikipedii. Bo Wikipedia jest za darmo, a coś, co jest za darmo, nie może być lepsze. Druga sprawa to jest kwestia anonimowości. Jeżeli ktoś się nie podpisuje pod jakimś tekstem, no to prawdopodobnie się go wstydzi, tak? Prawdopodobnie jest tak, że no, że napisał coś, co jest beznadziejne, gdyby było świetne, to by się podpisał, tak? Bo byłby z tego dumny. Czyli jeżeli coś jest anonimowe, to jest to śmiecie, tak? No, kłopot polega na tym, że w dzisiejszych czasach troszkę skończył się popyt na tego typu informację naukową. To jest bardzo dobre, bo wszyscy ewoluujemy. No, w związku z tym ona sobie tak umiera śmiercią naturalną. No, jest jeszcze grupa zwolenników, ale myślę, że jest to już powoli, tak mówiłem, pojęcie historyczne. Dzisiaj raczej mówimy o edukacji informacyjnej. Czyli człowiekowi, który przychodzi do biblioteki, nie dajemy w druku jakiejś tam informacji, tylko dajemy mu szkolenie, pokazujemy mu, co gdzie znaleźć. Tak? Jednym z tych elementów tego szkolenia jest oczywiście szkolenie z Wikipedii. Czyli, jak tu napisałem, wędka zamiast ryby. Edukacja informacyjna w dużym uproszczeniu przekazuje najczęściej młodemu człowiekowi kompetencje, które pozwalają mu wyszukać informację, ocenić ją, no bo nie wszystko w internecie ma taką samą wartość, zebrać jakoś w całość, opisać oczywiście metadanymi, jakąś bibliografią, no i przetworzyć, jeżeli jest taka potrzeba. Tak? To jest, my dajemy mu takie kompetencje, które pozwalają mu to zrobić. No również edukacja informacyjna daje takiemu uczniowi, studentowi, klientowi podstawy kultury prawnej. No ja też pamiętam moją pierwszą przygodę z Wikipedią i pamiętam rzeczywiście, że o informacji powitalnej, z której się bardzo cieszyłem. Drugą była taka, że na pewno masz prawo do tego zdjęcia, tak? To był biogram jednego z moich ulubionych pisarzy. Byłem na stronę internetową tego pisarza, wyciąłem, wkleiłem. No to było dawno temu, w 2006 roku. Dostałem za chwilę właśnie mniej sympatyczny list od tego pierwszego.
czyli właśnie plagiaty, licencje i tak dalej. Tak, to tym się również zajmuje edukacja informacyjna, czyli Creative Commons, to są pojęcia, które oczywiście każdemu bibliotekarzowi jest bliskie. Ale właśnie dojdźmy jakby do tego, bo to taki przydługi wstęp. No co ma do tego Wikipedia i jak to wszystko wygląda, tak? Czy jak to możemy połączyć? Czy tak już mówiłem wcześniej, no czasem jest to rzeczywiście czarny sen tego pracownika informacji naukowej, czyli tego nadbibliotekarza, który zawsze żył w poczuciu, że ma jakąś taką czarodziejską różdżkę do magicznej wiedzy i nie tylko nie wszyscy na uniwersytecie wiedzą, jak do pewnych rzeczy dojść, nawet nie wszyscy jego koledzy z biblioteki wiedzą, jak to zrobić. On wie, bo on ma swoje słowa kluczowe, on wie, jak to zrobić. I z drugiej strony katalogera, tak, czyli człowieka, który opisuje wszystkie dokumenty przy pomocy bardzo hermetycznego języka haseł przymiotowych, tak? A nie jakichś tam kategorii, które ktoś sobie tam wymyśla, kto się tam zna. No przecież jak wartościowy może być dokument, który nie ma miejsca wydania, nie ma autora, znaczy jest nieznany, nie ma instytucji sprawczej, jakkolwiek fajnie to brzmi, no i mamy tutaj brudny, no bo niekanoniczny język haseł przymiotowych, tak? Jakieś kategorie. Także to, no, jest to czarny sen, tak mówiłem. Anarchia, która jest, jak już dzisiaj usłyszałem, pojęciem pozytywnym, kiedy mówimy o Wikipedii. Znaczy ja wolę pojęcie wolność, bo jednak anarchia mi się kojarzy negatywnie. No, powoduje często zerową wiarygodność, tak? To te słynne przykłady wprowadzania w błąd, to prowokacja Gazety Wyborczej sprzed paru lat, jakimś działaczem opozycyjnym, ja nie pamiętam tego nazwiska nigdy, jak mówię studentom, zawsze zapominam. No właśnie, właśnie. Dzięki. Proszę powtórzyć. Nie słyszałem nazwiska. Także generalnie Wikipedia jest połączeniem wiedzy, jak to dzisiaj było fajnie powiedziane, z czaszki, tak? Plus entuzjazmu. I to jest coś, co mi się bardzo podoba. Natomiast biblioteka jest miejscem pełnym wiedzy przechowywanej niekoniecznie w czaszkach bibliotekarzy, no, raczej w, no, na stronach książek, czasopism, często w bazach danych, w e-bookach i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie mój pomysł no, sprowadza się do tego, żeby namówić was, nas, do tego, żebyście spróbowali wpaść do biblioteki i połączyć te dwa elementy w całość. Biblioteka jest za darmo. Biblioteka jest jedną z najpopularniejszych, chyba najpopularniejszą instytucją kultury w Polsce. Wyobraźcie sobie, że w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie jest biblioteka. W każdej szkole, w każdej uczelni wyższej jest biblioteka. I mówimy o kilkudziesięciu tysiącach bibliotek w Polsce. Lepszych, gorszych oczywiście. Lepszymi, gorszymi bibliotekarzami, nie czy bardziej otwartymi, ale myślę, że bardzo się dziwicie, że nie jest tak źle, jak byście sobie mogli wyobrażać. Już ja zakładam, że wy bywacie w bibliotekach, tylko chciałbym was namówić, żebyście bywali bardziej. Dlatego, że na najprostszym sposobem budowania Wikipedii, który mi przychodzi do głowy, jest taki, że no skoro ja pracuję w bibliotece, znaczy no nie jest tak, że mam tyle wolnego czasu, żeby całymi dniami budować nowe podstrony Wikipedii, ale moja sytuacja jest bardzo komfortowa moich kolegów, bo ja jeżeli tworzę jakieś hasło, nie mogę tego znaleźć w internecie, w bazach danych, mogę podejść do półki i sobie to sprawdzić, tak? No niekoniecznie w Brytanice, ale no akurat tam, gdzie pracuję, mam 6 pięter książek, których mogę sprawdzić coś, jeżeli potrzebuję. Także jest to wygodne. I oczywiście bardzo wielu bibliotekarzy to są wikipedyści. Oni nie zawsze się tego przyznają. Natomiast, tak mówię, ja jestem wikipedystą i mam sporo znajomych, którzy też się tym bawią. Nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś się bawi Wikipedią, ale zajmują się tym.
Także chciałbym też namówić was jako czytelników potencjalnych, żebyście przechodzili do biblioteki z laptopem, nie bali się przelewać tej wiedzy, która jest w bibliotece, na tą wiedzę, która jest w Wikipedii. Myślę, że ten transfer jest bardzo taki pożądany. I oczywiście my, kiedy prowadzimy zajęcia ze studentami, bo tu dzisiaj padło takie hasło, czy pytanie do pana Wróbla, czy on zadaje swoim studentom takie zadanie, żeby stworzyli hasło w Wikipedii. Znaczy, odpowiedź moja jest na to samo pytanie jest tak, ja to robię z moimi studentami i znam ludzi, którzy też to robią. Nawet znam, mam kolegę, który jest wykładowcą na bibliotekoznawstwie we Wrocławiu i wiem, że takie właśnie zadania zadaje swoim studentom. Także, znaczy to się robi, no nie powiem, że dość powszechnie, ale jest to, no nie jest to żadna jakaś tam zdziwianie. Wbrew pozorom i wbrew stereotypom, o których mówiłem wcześniej, bibliotekarze są dosyć mocno obecni w świecie dwuzerowym. W świecie dwuzerowym. Korzystamy z różnych mediów typu Facebook i tak dalej. Trochę mało jeszcze właśnie z Wikipedii, ale myślę, że to się zmieni, ponieważ Wikipedia jest doskonałym narzędziem promocji biblioteki. To, co teraz powiem, to jest skierowane bardziej do bibliotekarzy, ale ponieważ wiem że, z Facebooka, że słuchają mnie dzisiaj też moi koledzy, to im o tym po raz kolejny powiem, że jest to fenomenalne narzędzie promocji swojej biblioteki za darmo. Natomiast stosowane bardzo różnie, tak? Bo oczywiście nam się wydaje, że im większa biblioteka, to powinna być większe hasło w Wikipedii, co niestety nie jest prawdą, czego dowodem jest, to jest hasło biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. No, nie chcę powiedzieć rozczarowujące, ale no, to takie średnie, tak? Dobra, zajmę się. Super. Natomiast dla porównania, nie wiem, czy będę miał czas, ale to są linki do bibliotek, małych bibliotek publicznych w Polsce, i te hasła są dużo, dużo większe. Znaczy ja z pokorą powiem, że hasło mojej biblioteki też nie jest jakieś wielce imponujące. Natomiast no, porównajmy sobie tą stronę ze stroną Wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. I na koniec jedna uwaga, ponieważ no, jest taki, tak, bibliotekarze są postrzegani jako panie w okularkach, tak samo wikipedyści są postrzegani jako tacy młodzieńcy w kapturach i w maskach, którzy ciemną nocą piszą jakieś hasło o 4 rano na przykład. Jest taka nowa koncepcja biblioteki uczestniczącej, w której działają bibliotekarze, ale na równi działają czytelnicy. My, wikipedyści, mamy, to jest takie hasło know-how, więc my mamy know-how i entuzjazm. Bibliotekarze mają zasoby papierowe i elektroniczne, polecamy Urbane. To jest moje hasło na koniec, tak? Czyli wikipedysto, zdejmijcie swoje kaptury, przyjdźcie do biblioteki i działajmy wspólnie, bo to jest coś, do czego bardzo, bardzo zachęcam. Dziękuję za uwagę.